Dzień dobry, jest ze mną pan Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Odebrał pan kilkanaście minut temu wyróżnienie Promotor Polski. W związku z tym mam takie pytanie, jakie skojarzenia panu towarzyszą, jakie refleksje w związku z przyznaniem tej nagrody? No to jest rzeczywiście już w moim rozumieniu najwyższa półka. My kiedyś tam myśleliśmy o tym, żeby trochę popromować Zabrze jako miasto, może trochę Śląsk. Tytuł promotora Polski to jest taka najwyższa półka, o której ja mogę myśleć, ale chyba rzeczywiście nam się to powoli udaje. Muszę powiedzieć, że jakby skala przedsięwzięcia, które kiedyś zaczynaliśmy jako grupa takich pasjonatów, wariatów i naprawdę mało kto wierzył w to, że nam się to uda, to dzisiaj skala tego przedsięwzięcia jest już taka, że rzeczywiście nie mamy odpowiedników na pewno w Europie, myślę, że też na świecie, jeśli chodzi o zachowanie dziedzictwa górnictwa węglowego w taki sposób. No i to jest też oczywiście ogromny zaszczyt odebrać taką nagrodę, szczególnie w takim gronie laureatów. To naprawdę duża rzecz i no, traktuję to też jako duże zobowiązanie, to znaczy taki element, który będzie nam przypominał, że my mamy dalej się rozwijać i dalej próbować właśnie działać w taki sposób, tylko może jeszcze z jeszcze większym efektem i dla regionu, i dla miasta, w którym funkcjonujemy, i dla Polski. Dzisiaj odebrał pan wyróżnienie Promotor Polski. No, blisko rok temu kierowane przez pana muzeum otrzymało nagrodę w konkursie Teraz Polska. Muzeum jest bardzo utytułowanym, jeżeli można tak powiedzieć, podmiotem. No, wymienię tutaj chociażby certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, złoty certyfikat, który muzeum również otrzymało. Jest to takie miejsce, które w stosunkowo krótkim czasie, bo muzeum funkcjonuje 10 lat, dobrze kojarzę? Kilkanaście lat. Udało się panu poprzez ten cały proces rewitalizacji stworzyć miejsce, które dzisiaj przyjmuje, obsługuje około ponad 300 tysięcy turystów. No jest niekwestionowanym jednym z liderów, jeśli chodzi o produkty turystyczne w Polsce. Proszę powiedzieć, jak to się robi? W jaki sposób z takiego miejsca, które no, było troszeczkę takim miejscem zapomnianym, zostawionym troszkę, wykorzystanym, że użyję takiego słowa, przez przemysł i zostawionym no, po tym wszystkim, udało się, czy może udało, to nie jest dobre słowo, ale miejsce, które stało się perełką na turystycznej mapie Polski i takim miejscem, które również promuje nasz kraj za granicą. W jaki sposób to zrobiliście? To jest bardzo szerokie zagadnienie. To rzeczywiście zaczynaliśmy od przysłowiowej dziury w ziemi, czyli miejscu po kopalni, czy po dwóch kopalniach w Zabrzu, zamkniętych, zlikwidowanych, opuszczonych, które mogły podzielić los no, prawie wszystkich innych kopalń na Śląsku, z których naprawdę niewiele zostało. No i to taka specyfika likwidacji przemysłu, bo oczywiście nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby wyburzyć średniowieczny zamek tylko dlatego, że on stracił swoją pierwotną funkcję. Natomiast zakłady przemysłowe właśnie pomimo ogromnych walorów architektonicznych, historycznych, związanych z pamięcią, z dziedzictwem kulturowym, jednak były zrównywane z ziemią, niszczone i przez długi czas niewiele z nich zostało. Wystarczy powiedzieć, że po 30 latach restrukturyzacji górnictwa na Górnym Śląsku właściwie można by na palcach wymienić takie miejsca, w których w miarę kompleksowo zachowano jakieś elementy górnictwa. To naprawdę tego jest kilka. I przez bardzo długi czas właściwie to, co zostało po przemyśle, było traktowane na Śląsku jako ogromny balast, którego trzeba się pozbyć, a nie jako zasób.
My podeszliśmy trochę inaczej. Tu oczywiście ogromna rola w tym władz miasta Zabrze, które no, podjęły takie duże ryzyko polityczne, żeby taki proces przeprowadzić przy wsparciu województwa śląskiego. Rzeczywiście to było w momencie, kiedy zaczynaliśmy takie zupełnie zadanie nowatorskie i właściwie do dzisiaj jest, bo nikt na taką skalę nie przeprowadził rewitalizacji obiektów podziemnych górniczych. Chyba jesteśmy jedyni jak do tej pory i nic nie wskazuje na to, żeby ktoś szybko to powtórzył. Zaczynaliśmy od przysłowiowej dziury w ziemi, jak powiedziałem, właściwie od gulika. Na Śląsku gulik to jest studzienka kanalizacyjna, przez którą wchodziło się do obiektu, który był fundamentem budowy przemysłu na Górnym Śląsku. Główna kluczowa sztonia dziedziczna, która kiedyś połączyła dzisiejsze centrum Zabrze z dzisiejszym centrum Chorzowa. I właściwie stała się osią, na której wybudowano całą zachodnią część dzisiejszej metropolii śląsko-zagłębiowskiej. Obiekt już dawno zapomniany, zasypany, zlikwidowany, do którego właśnie wchodziło się przez studzienkę kanalizacyjną, różni wariaci, tacy eksploratorzy. No, natomiast pomysł, żeby to odkopać i zrobić z tego atrakcję turystyczną, obok kopalni Guido, która trochę wcześniej zaczęła w taki sposób funkcjonować, dla wielu osób wtedy był niedorzeczny. Na pytanie, jak coś takiego się robi, ja mam najprostszą odpowiedź, nie wiem. Po prostu wzięliśmy się za to, nie bardzo wiedząc, jak ten proces będzie przebiegał, bo nikt tego nie mógł przewidzieć, bo nikt przed nami czegoś takiego nie zrobił. I proces zakończył się sukcesem. I tak, zrobiliśmy wszystko trochę inaczej niż myśleliśmy. Spotkały nas rzeczy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, a mimo to właściwie efekt końcowy jest taki, jak planowaliśmy na samym początku. A czy zgłaszają się do Pana jacyś włodarze innych miast, na terenie których są takie opuszczone obiekty poprzemysłowe, z pytaniem o pomysły, jeśli chodzi o tą rewitalizację, o ich zaadaptowanie właśnie pod kątem turystyki, bo ja sobie myślę w ten sposób, to są bardzo atrakcyjne miejsca, zresztą Industriada, która jest na Górnym Śląsku, co roku przyciąga tysiące, jeśli nie setki tysięcy osób. W związku z tym no, to jest jakby potwierdzeniem tego, że ludzie takie miejsca kochają, one je przyciągają, one mają jakiś taki magnes w sobie, który powoduje, że turyści chcą je odwiedzać. Właśnie, czy spotkał się Pan, czy doradza Pan komuś, czy ktoś przyszedł do Pana z takim pytanie, panie dyrektorze, jak byśmy mogli to zrobić u nas? Tak, takie momenty się zdarzają, taka współpraca nam się zdarza. Jeśli chodzi o przemysł i zabytki techniki w ogóle na Śląsku, no to to jest taki element naszego śląskiego genotypu. To jest po prostu w naszym DNA i mamy oczywiście na Śląsku Beskidy, mamy Jurę Krakowsko-Częstochowską, mamy zamki, mamy pałace, mamy przepiękne tereny zielone, ale tym, co nas naprawdę wyróżnia, są właśnie zabytki techniki. To są takie obiekty, których nie ma, powiem śmiało, nigdzie na świecie. I to jest coś, co powinno być tą naszą taką specjalnością kulturalno-turystyczną. Dzisiaj rzeczywiście zaczyna się tak, że w wielu miejscach na Śląsku to dziedzictwo przemysłowe jest już zupełnie inaczej postrzegane. Ktoś musiał przetrzeć szlaki, tak? My współpracujemy na przykład z kompleksem wpisanym na listę światową UNESCO w Tarnowskich Górach, gdzie pomagamy im od strony górniczej, takiej inwestycyjnej, trochę utrzymać ten kompleks. Byliśmy liderem w projekcie, w którym miasto Chorzów jako partner utworzyło Muzeum Hutnictwa, też pierwsze w Polsce takie na terenie dawnej Huty Kościuszko, obecnie świetnie funkcjonujące. Są inne miejsca, nie tylko na Górnym Śląsku, również na Dolnym Śląsku, gdzie czy podmioty prywatne, czy lokalne samorządy próbują właśnie podejść do jakiegoś utrzymania, rewitalizacji czy odtworzenia obiektów pogórniczych. Ja się bardzo cieszę, że gdzieś tam to nasze doświadczenie powoli zaczyna być wykorzystywane, bo ono rzeczywiście jest unikatowe. Tak? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że
te zabytki techniki zaczynają być dla ludzi istotne i że pojawiła się taka wiara, że to można rzeczywiście, w pewnej części oczywiście, bo nie da się w całości, ale w pewnej części tych najcenniejszych obiektów zachować w naturze, a tego, czego nie da się zachować w naturze, no to też mamy pomysł na to, w jaki sposób zachować pamięć o tym. No tak, one znakomicie wpisują się w taką właśnie, wydaje mi się, misję zachowania pamięci o kulturze, o tradycji, o tej śląskości, tak. O tym miejscu. To idealne skojarzenia w zasadzie dla większości osób, jeżeli ktoś zostanie z innych regionów Polski zapytany o Śląsk, to myślę, że pierwsze skojarzenia, jakie będzie miał, to właśnie ten przemysłowy charakter tego regionu i myślę, że przy budowaniu marki regionu to jest też bardzo dobre odniesienie i muzeum się w to fantastycznie wpisuje. A ja mam jeszcze takie pytanie, troszkę odbiegające od tych rzeczy, o których mówiliśmy, ale cały czas bazujące na doświadczeniach muzeum. Proszę mi powiedzieć, wśród tych 300 tysięcy turystów, które odwiedza Państwa rocznie, jaki procent stanowią turyści z zagranicy? Po pierwsze, czy w ogóle macie takie statystyki? Tak. Po pierwsze, ta liczba nam z roku na rok rośnie, ponieważ my jesteśmy młodą instytucją i jakby młodą marką turystyczną. Tak właściwie, jeżeli by policzyć od momentu, kiedy zaczęliśmy pierwsze obiekty oddawać po rewitalizacji, to był rok 2016, no to mieliśmy 80 tysięcy zwiedzających. W 2019, czyli przed pandemią, to już było ponad 200 tysięcy, czyli jakby ten przyrost roczny jest bardzo dynamiczny. Oczywiście potem dwa lata pandemii, które wpłynęły na to, że było znacznie trudniej. W zeszłym roku to już było 355 tysięcy, czyli już przekroczyliśmy ten poziom sprzed pandemii. Naszym celem jest 1 000 000 turystów rocznie. I jesteście w stanie to... I jesteśmy w stanie to zrobić. Myślę, że w ciągu kilku lat dojdziemy do tego, jeśli nic się na rynku jakoś diametralnie nie pozmienia, bo widzimy, że jest popyt na tego typu produkty, że wyjeżdżają od nas ludzie bardzo zadowoleni. I mamy infrastrukturę, która jest w stanie ten 1 000 000 osób rocznie... Czyli jakieś 30 tysięcy dziennie, zakładając, że pracujemy 7 dni w tygodniu. Jeżeli tak dobrze na szybko liczę. Trochę mniej, ale to są duże liczby już. To są już duże liczby. 1 000 000 turystów, czy chociażby ten obecny stan z zeszłego roku 355 tysięcy, a wszystko wskazuje na to, że w tym roku znowu będzie tego więcej. W Zabrzu to jest naprawdę duży wyczyn. 300 tysięcy ludzi w Krakowie, na Mazurach czy nad morzem, no to nie jest nic specjalnego. To też wpływa fantastycznie na rozwój samego miasta, okolic. Tak, tak. Natomiast w mieście takim jak Zabrze, które nikomu, czy w ogóle centralna część aglomeracji śląskiej, która do tej pory nikomu z turystyką się specjalnie nie kojarzyła, tak? Ściągnąć kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy osób rocznie w takie miejsca, no to jest rzeczywiście, jest wyzwanie, tak. To jest wyzwanie i to jest pewien wyczyn. I wydaje mi się, że jakby trend rynkowy pozwala na to, ile jest turystów zagranicznych. To jest dzisiaj kilkanaście procent. My wyszliśmy już trochę z takiego trendu, że właściwie na początku odwiedzały nas prawie wyłącznie osoby z terenu Śląska. W tej chwili bardzo dużo osób jest z Warszawy, Warszawa, Wrocław, Kraków, czyli również ta linia autostrady A4 tutaj robi sporo, ale też inne regiony Polski. Kilkanaście procent to są turyści zagraniczni, właściwie z całego świata. Bo odwiedzają nas i indywidualni turyści z różnych stron i przyjeżdżają grupy wycieczkowe, no i też bardzo wiele delegacji, na przykład biznesowych, które przyjeżdżają na Śląsk w tej chwili właśnie przyjeżdża programy. Do nas, tak. Fantastyczne. I ogląda to. I myślę, że ten trend też się utrzyma i około 30% docelowo to będą 30-40% to będą osoby spoza Polski. Wspomniał Pan o planach dotyczących rozwoju muzeum, a ja zapytam tak szerzej. Jaką ma Pan wizję dla całego Śląska? Jak Pan widzi ten region za kilkanaście lat? Myślę, że
Po pierwsze, i to być może jest zaskoczenie trochę dla bardzo wielu ludzi, ale to widać u nas na Śląsku. Śląsk jest przede wszystkim zielony. Jedno z bardziej zielonych miejsc w Polsce. Tak, tak, tak. I mamy wiele takie, osób zadziwia w ogóle. Tak, mamy takie miejsce w Wieży Ciśnień w Zabrzu, którą też zrewitalizowaliśmy i udostępniliśmy. Ona jest położona w bardzo wysokim punkcie w mieście. Sama jest wysoka, ponad 40 metrów. Widać z niej Beskidy w czasie, kiedy jest dobra pogoda. I stamtąd doskonale widać, że Śląsk jest po prostu zielony. I z tej zieleni co jakiś czas wyłaniają się szyby kopalniane. To jest coś, co odchodzi już w przeszłość. Wiadomo, że w tej chwili proces transformacji Śląska trwa i on jest chyba nie do zatrzymania. Natomiast Ślązacy mają nawyk takiej pracy, solidnej, ciężkiej pracy. Mamy ludzi z doskonałym wykształceniem technicznym i myślę, że Śląsk będzie szedł w kierunku przemysłów nowej generacji. Mamy świetną medycynę specjalistyczną i to też powinien być taki element, który na Śląsku będzie się rozwijał. To oczywiście też było związane historycznie z przemysłem, z rozwojem ośrodków przemysłowych, przy których ta specjalistyczna medycyna była potrzebna. Ona dzisiaj może się rozwijać już samodzielnie, bez przemysłu. IT oczywiście i produkcja. Produkcja, która powinna dalej na Śląsku funkcjonować, bo taki mamy profil wykształcenia specjalności ludzi, takie są przyzwyczajenia i takie są tradycje i myślę, że w tym kierunku powinniśmy... Czyli nowoczesna technologia, tak. Zaplecza naukowo-badawcze, tak, przy firmach, przy uczelniach, a jednocześnie też warunki do rozwoju chociażby turystyki i miejsc, które będą przyciągały, tak, turystów, tak. Tutaj, no, chociażby tak jak kopalnia Guido przyciąga setki tysięcy, a może wkrótce miliony. Bardzo serdecznie dziękuję za tą przesympatyczną rozmowę. Raz jeszcze gratuluję dzisiejszego wyróżnienia i życzę, żeby to, co pan powiedział, wkrótce się spełniło. Mówimy tutaj oczywiście o muzeum i rozwoju Muzeum Guido. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.